Słuchajcie, witam serdecznie na moim kanale, ale nie w moim sklepie. Słuchajcie, to jest Komandos. Sklep, tu jest Anetka i Hubert. Znaczy, dzisiaj to Huberta nie ma akurat, ale Anetka jest tam. Schowała się, słuchajcie, i robi tak, żeby w tym sklepie było posprzątane. No i co, słuchajcie, no ja mam jakieś zaległe filmy w stosunku do was, że tak powiem. Jednym z takich tematów to jest zarażaj swoją pasją innych. Zarażać. No to zarazić kogoś to można na przykład chorobą, nie? A tu się mówi o czymś pozytywnym. Teraz słowo pasja. Ja nie nazywam tego pasją, dlatego że pasja to jest coś takiego, czemu trzeba być całkowicie, no można by powiedzieć bezgranicznie, oddany, ale słowo całkowicie już jest słowem wystarczającym, żeby określić zakres oddania, że tak powiem, danej pasji. Wyobraźcie sobie taką historię, że macie taką metrową kupę leżących zapałek i nic się nie dzieje. Ale jedna zapałka może je wszystkie zapalić. Wiadomo, co jest, jak się zapałkę wrzuci na pozostałe zapałki. Czyli, żeby zapalać innych, słowo zarażać zamienię na zapalać. Zapalać innych samemu trzeba płonąć. To jest moje, jedno z moich powiedzonek. I teraz tak. Trochę mało czasu mam, a nie zawsze w lesie będę nagrywał. Jak pada deszcz, no to widzieliście może po ostatnim filmie, że no nie było jak, bo no nie wiem, musiałbym daszek ustawić dla tego całego telefoniku, smartfoniku, którym nagrywam. To jest dobry telefon, ale kropla wystarczy i widzicie, co się na ekranie dzieje. Co to znaczy dla mnie zarażać swoją pasją innych? Zdefiniowałem to i sformułowałem tak jak Tomek Foryś, no bo on to zainicjował i chciałbym to w tej konwencji. Widzieliście na przykład tutaj wyposażenie tego sklepu, tak? Jest Anetka. Chcesz, Anetka, pomachać? Witam. O, Anetka was wita. No i zobaczcie. Wśród pasji leśnej, bushcraftowej, survivalowej, outdoorowej, czy jak zwał, no na przykład są ubranka. No i my na przykład lubimy sobie założyć ubranka. Jak byłem mały, to bardzo lubiłem jakieś tam M65, jak mi tata tam dał pieniążki, żeby kupić jakieś glany, nie wiem, rumunki, jakiś kozik dostałem od dziadka, to po prostu bardzo to lubiłem i zawsze miałem chęć wziąć ze sobą kolegę. No i kolega jak ze mną poszedł, to słuchajcie, weszliśmy do lasu na kilometr i nam się wtedy wydawało, że tak daleko żeśmy do lasu weszli, a dzisiaj jak idę, to no dzisiaj jakbym poszedł, bo to taki Puszcza Kampinoska koło Warszawy, no to dzisiaj bym się śmiał, jak płytko wszedłem, ale dziecku się wtedy wydawało, że no już, Anetko, idę, że daleko poszliśmy. Zarażanie pasją, zapalanie pasją. No zobaczcie, nigdy nie namawiałem jakoś na przykład pani profesor, którą znacie z tego kanału, do tego, żeby gdzieś poszła, a ona sama tak jakoś poszła raz, drugi, trzeci i parę lat temu już, no i zaczęło się. Moglibyście zapytać Basię, panią profesor, co to dla niej znaczy zarazić się pasją lub zarażać swoją pasją innych. No, słuchajcie, ona ma na przykład wnuki, które babcie lubią, ponieważ babcia, jak to mówiła, moja babcia to najlepszy wynalazek. Niektórzy z was mogli się spodziewać, że Centurion powie jakieś wielkie rzeczy, ale moja pasja leśna to są nożyki. Jeju, wiecie normalnie, że Centurion lubi nożyki. Lubi, bardzo lubi. Lubi tak nożyki, że po prostu, no nie wiem, powiedz, Anetko, jak ja nożyki lubię? No bardzo. Tej choroby nie da się wyleczyć. To jest, no tak, NFZ powiem, nie refunduje, nie? Nie. Właśnie.
To taka trochę autoironia. Nożyki. Zawsze po prostu mam nożyk. Czy ja jestem, nie wiem, pod krawatem ubrany, bo widzicie mnie nieraz z racji pracy, czy ubrany sobie, jak to Basia mówi, w mundurku. Swoją drogą strasznie mi się podoba ten DPM. No tu mnie widać teraz. DDPM. Zarażanie swoją pasją innych to jest opowiadanie o tym, spotykanie się z ludźmi, wymienianie się doświadczeniami, przedstawianiu swojej pasji jako coś, co jest miłe, dobre i fajne, i robienie to z zapałem. Z zapałem. Wyzbywać się trzeba fanatyzmu. A Centurion to jest taki człowieczek, który też ogląda na przykład inne kanały. Moją pasją leśną jest w dzisiejszej dobie oglądanie również kanałów bushcraftowych. I powiem wam, że bardzo lubię kanały bushcraftowe. Lubię oglądać właśnie Tomka Forysia, Dziadka Pawła. Nieraz sprawiło mi radość obejrzenie gdzieś tam jakiegoś filmu w wykonaniu Marcina Surowca bushcraftowego. Nie wiem, jak mnie ogląda, to pozdrawiam cię, Marcin. Miałem, mówię, wielokrotnie kiedyś swego czasu prowadziliśmy dużo rozmów z Marcinem na temat naszej pasji. Lubię bardzo też kanał Krzyśka z kanału Bushcraft Dim. No. Wszystko, co się z tym wiąże. Wszystko, co się z tym wiąże. Oddychanie tym, myślenie o tym. Ale nie tak, żeby to, słuchajcie, zdominowało całe życie, bo nasza leśna pasja, coś takiego fajnego, co nam się podoba, nie powinno zdominować naszego życia, no bo jeżeli mamy na przykład rodzinę, no to nie stawiajmy tam lasu, czy nożyka, czy ubranka, czy jakiegoś tam szpeju ponad takie wartości jak rodzina, przyjaźń i tego typu rzeczy wiążące się z tym, lojalność, miłość, pracowanie nad sobą. Są pewne rzeczy, które są rzeczami nadrzędnymi. O. Coś takiego. Co tu jeszcze Centurion mógłby powiedzieć? No, mógłby dużo powiedzieć Centurion. No bo co? Bo to jest temat taki, który jest tematem niewyczerpanym. Słuchajcie. Oliwkę mamy. Pewnie jak będę oglądał później ten film, to sobie powiem, że mogłem jeszcze to powiedzieć albo tamto. Dobra, nauczyłem się, hej. Anetka, co tu jeszcze można o leśnej pasji powiedzieć? A ja wiem. Chyba wszystko już powiedziałeś. Dobra, to jeszcze powiem tak, że zarażanie leśną pasją innych to jest na przykład takie planowanie, że wyjdziemy do lasu. Słuchajcie, ja tutaj na przykład jak do pani profesor dzwonię, to albo rozmawiam, to słuchaj Basia, do tego i tego dnia, prawda, wyjdziemy. Jak dzwonię na przykład do, czy rozmawiam osobiście z naszym ruchem leśnym DWO, czyli Dym w oczy, pozdrawiam cię serdeczny kompanie, to też tak mówię, jedno słowo już wystarczy, skoczymy, i on czasami odpowiada, skoczymy. Albo na przykład mówi, że nie, ten teraz to nie, ale tam tydzień później, za trzy dni później skoczymy. No są takie rzeczy. Teraz na przykład gwoli naszej pasji leśnej chcę wyskoczyć z jednym człowiekiem, pokazać wam drucha serdecznego na kanale, ale to niespodzianka będzie w odpowiednim czasie. Zarażanie swoją pasją to jest też w moim przypadku opowiadanie o nożykach. Centurion może zamęczyć ludzi opowiadaniem o nożykach, nie? Tą moją pasję na przykład wykorzystuje czasami Aneta, no bo mówi tak do mnie, że osoba to nie przyszła, nie pojawiła się i nie naostrzyła tej mory, nie? Dzisiaj już naostrzyłam. No to jest takie coś. Powiem wam jeszcze tak, że chciałem ten film nakręcić dla was z lasu, ale po prostu
Wiem, że po prostu jak go teraz nie nakręcę, to on mi się odwlecze. No i teraz cóż? Jest taki człowiek, który się nazywa Jacek. I to jest Forestman. Pozdrawiam ciebie, leśny kochany druhu. On mnie nominował. No i teraz kwestia następnych nominacji. Raz tam pod jednym filmem, właśnie chyba u Forestmana, Szokork gdzieś tam mówił, że może, żebym ja nie nominował Szokorka, bo coś tam, bo tam czasu może nie ma, że może innych. Ja myślałem o nominowaniu Sławka z kanału Sława Las, ale Sławek tak uprzedził krok, także niech już się poczuje nominowany. Sławek konkretnie opowiedział, czym jest dla niego pasja leśna. Weźcie sobie, zobaczcie, jak człowiek zarażony jest pasją leśną. Wsiadł i kawał drogi przyjechał do mnie, do kancelarii. Zaskoczył mnie, piątkę przebił. To jest człowiek, który ma pasję, nie? I nie jest wariatem ani fanatykiem. To jest nasz leśny druh. No i teraz co? Myślałem o tym, żeby nominować może panią profesor, ale pani profesor, no to osobno poproszę ją kiedyś, jak będziemy, nie wiem, może jutro, żeby coś opowiedziała pod tym. Jako że pani profesor chociaż nie prowadzi swojego kanału, no ale u mnie występuje, to tak dzierżawi część tego kanału, nazwijmy to tak dla śmiechu. Ale wczoraj, słuchajcie, rozmawiałem przez telefon z Szokorkiem. Mam nadzieję, że Szokork potwierdzi, że tak było. I Szokork powiedział, że no w zasadzie to możesz już mnie nominować, Piotrek, gdybyś tak myślał. To ja w takim wypadku bardzo chciałbym powiedzieć wam, że cieszę się, że mogę nominować następną osobę i niech tą osobą będzie Szokork. Czyli Andrzej. I Andrzeju, powiedz nam, prosimy, leśny druhu, czym jest dla ciebie zarażanie swoją pasją innych, jak to zainicjował mój kochany, serdeczny przyjaciel Tomasz Foryś. No. No i co? Chyba wystarczy jakoś. Wystarczy, Anetka, nie? Tak. No. Wystarczy. To nie koniec jest, mówię, tego kanału jeszcze, to będą jakieś inne filmy. Jak coś powiedziałem wszystko dobrze, to fajnie, jak coś źle powiedziałem, to sorry. No taki właśnie jakoś jest Centurion. I co, no. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej, użytkowania tego kanału, a nade wszystko do lasu i zarażajcie swoją pasją innych, bo żeby zarażać innych, samemu trzeba być zarażonym. A tak na koniec to wam pokażę ostrzeżenie. No i czacha. Chcesz, Anetko, pożegnać ludzików? Żegnam. Trzymajcie się. O, a tutaj plecak przygotowany do wyruszenia w drogę zawsze jest.